Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, zmiana, jakiej dokonaliście w ubiegłym roku w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, okazała się być wyjątkowo dojną zmianą. Partia rządząca kontroluje 106 stanowisk rad nadzorczych i prezesów i wiceprezesów funduszy. Jak ustaliła OKO.press, portal OKO.press, a są to cząstkowe dane, bo do wielu odmówiono dostępu, wynagrodzenie zarządów zaczyna się od 18 tysięcy złotych. Nie wiadomo, na jakich kwotach się kończy, bo najwyższą kwotę, jaką ustalono, to 23 200 złotych brutto, ale jako podstawa wynagrodzenia w Mazowieckim Funduszu. Zarządy pracowały raptem, zostały powołane między sierpniem a październikiem, więc pracowały raptem 4 miesiące do 2 miesięcy. Okazało się, że zarządy pobrały nagrody roczne. Najbardziej bulwersującym przypadkiem jest przypadek funduszu w Opolu, gdzie jak się mówi, jak się dowiadujemy, te nagrody wyniosły odpowiednio 26 i 24 tysiące złotych dla prezesa i wiceprezesa za 2 miesiące pracy. Ponieważ są to tylko cząstkowe dane, które są znane opinii publicznej, dlatego zwróciliśmy się do pana ministra, aby pan był uprzejmy powiedzieć, jak to jest naprawdę. Ile wynosi wynagrodzenie brutto członków poszczególnych zarządów wojewódzkich funduszy? W jakiej wysokości brutto członków zarządów wojewódzkich funduszy zostały przyznane premie roczne za rok 2017 i za ile miesięcy sprawowania funkcji? I o jaką krotność wynagrodzenie prezesów, wiceprezesów przewyższa wynagrodzenie marszałków, którzy, jak wiadomo, formalnie poprzez zarząd województwa uczestniczą w kreacji zarządów wojewódzkich funduszy? Wiemy oczywiście, że jest to atrapa, bo w istocie samorządy województwa nie mają nic już do powiedzenia.